Witam wszystkich. Kochani, dzisiaj chciałem porozmawiać o jednym z takich ważniejszych elementów, który ma wpływ na kształt i estetykę i dokładność wykonania szlifu naszego noża. To jest płoza dociskowa w szlifierce. Oczywiście temat dotyczy tych osób, które pracują szlifierkami. Słuchajcie, pokażę wam swoją płozę. W tej chwili to jest płoza po jakimś tam ostrym szlifowaniu i jak widać, słuchajcie, to nie jest prusowane, to jest brud. O, zobaczcie, co się dzieje. Tutaj, no to jest po prostu... to jest syf z taśmy. Mało tego. Płoza podczas pracy, słuchajcie, potrafi się magnetyzować. Przynajmniej moja ma taką tendencję. Łapie też opiłki stali. I co się dzieje? Taśma, kiedy pracuje, a pod nią jest tyle nierówności, zaczyna bić. Jak zaczyna bić, nierówno nam zaczyna zbierać taśma materiał. No nie jest to atrakcyjne. I chciałbym dzisiaj pokazać wam o takim prostym myku, który możemy zastosować, żeby to się nie działo, a przynajmniej żeby to niwelować na tyle, ile się da. Okej, wracając do tematu. Słuchajcie, patentem na zapieprzoną płozę, brudną, magnetyzującą się, łapiącą cały syf tego świata, a jednocześnie nierówną, bardzo szybko niszczącą się, jednak ta taśma i ten brud, który tam jest, też mają wpływ na równość powierzchni tej płozy. Słuchajcie, ja u szklarza kupiłem sobie, nie wiem, czy to będzie widoczne, kawałek szkła. Jest dokładnie wycięty formatu i wielkości mojej płozy. No, u mnie akurat jest to, słuchajcie, 5 cm na 19, grubość szkła, piątka. Zwykłe szkło, to nie jest kominkowe, słuchajcie, żadne tam super, no kawałek zwykłej szyby kosztowało to 2,50 zł z przycięciem, żeby nie było. I takie szkło przyklejamy na naszą płozę. Ja to zrobiłem na taśmę montażową, można użyć kleju. Słuchajcie, że nie było, nie jestem taki wspaniały, genialny. Za ten patent gorąco, gorąco dziękujemy Setowi Lewkowiczowi za podzielenie się tą wiedzą. Od razu apel, kto ma możliwość, pakuje browar w pudełko, wysyła do Seta, bo naprawdę się należy. I co? No montujemy tą maszynę i będziemy robili szlify. Słuchajcie, Set tak robi, jest bardzo zadowolony, jego szlify są przepiękne. Zachęcam do obejrzenia jego profilu. Zwłaszcza pokazuje tam tasaczki, słuchajcie, gdzie ma taki bardzo nietypowy, trójkątny szlif. On jest perfekcyjny po prostu. O, umówmy się, nie dzięki szybie, tylko jego umiejętnościom, ale szyba na pewno dużo pomogła. To, że jest równą powierzchnią, nie tak łatwo brudzącą się, na pewno się nie namagnetyzuje. Dzięki, do zobaczenia.